Jeżeli chodzi o pokój, to jest ogromny, 50 metrów. Co mamy? Kieliszki, kawa jest nasza, ale mamy też zaparzacz ich. Oczywiście kubeczki, woda codziennie uzupełniana, codziennie oczywiście też sprzątane. Tutaj kawy na kapsułki, cukier, wszystko jest, łyżeczki, herbaty. Co tu jeszcze mogę pokazać? Safe. Jak widzieliście, na pewno deska do prasowania z żelazkiem. Oczywiście lodówka. Tutaj jakieś szklanki. Lodówka oczywiście na wyposażeniu. Alkohol nasz z Polski, ale co ciekawe, na lotnisku alkohol można kupić. I to w bardziej przystępnych cenach niż w Polsce, co jest miłą niespodzianką. Łóżko. Myślę, że gdzieś jest 3 metry na 2,50. Tutaj mamy taką lusterko dla kobiety. Oczywiście zestawię z suszarką, z różnymi tam rzeczami. Nici, jakby coś komuś guzik odpadł. Tu jest jeszcze jakaś taka druga toaletka. Fajną rzeczą w tym hotelu Stella di Mare jest, że podłączenie na USB, wejście angielskie, więc trzeba mieć przejściówki. Telewizor 50 cali LG z paroma aplikacjami, z YouTube'em. A to jest widok z okna, z pokoju. Przy głównej alei ulicy, więc jak okna są zamknięte, to ogólnie jest cisza. Oczywiście jak się otworzy, to troszeczkę hałasu słychać, chociaż to jest 23 piętro, więc jeżeli chodzi o hałasy, to jest tego mało. O, jedzie sobie tramwaj na dole, tam widać już dalej metro, 10 minut, więc dzięki temu bardzo fajne połączenia na cały Dubaj. Tutaj widzimy po prawej stronie budynki, więc wszystko ładnie, pięknie, tylko problem jest z tym, że żeby przejść, to trzeba zawsze przez metro przechodzić na drugą stronę. A tutaj całą marinę mamy. Teraz nagrywam przez szybę. Jeżeli chodzi o czystość szyb na takim piętrze, to trochę zostawia to do życzenia. Jeżeli chodzi o marinę, to tam widać po lewej stronie zaraz jest most i widać, że jest to most przez rzekę. Jak otworzę to okno, ale tu gdzieś będzie widać na wprost pomiędzy budynkami koło, które budują. W 2021 ma być otwarcie. Byliśmy zresztą pod nim, bo już tam można wejść, bo sklepy i inne rzeczy już są otwierane. Więc kwestia jest taka, że można sobie tam obejrzeć, jak to wygląda. Ale otwarcie takie oficjalne 2021. Więc na pewno będzie z tego koła przepiękny widok. Koło też ma być całe w 100% multimedialne. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tak wielki ekran na kole. Mam nadzieję, że no na pewno nas jak zwykle zaskoczą. Co tu jeszcze widać? Na każdym hotelu u góry jest basen. O, na tym akurat jest, widzę, wczoraj jeszcze była woda, dzisiaj już nie ma. Ale też są baseniki porobione na dole. Dlaczego na dole? No bo jak słońce świeci, te budynki zasłaniają, dzięki temu można złapać trochę cienia. Temperatura około 38 stopni, rano było strasznie parno, teraz jest zdecydowanie lepiej. Dobra, jeszcze pokażę, co widzimy z drugiej strony. No tą autostradę, masa pasów, budynki. Tam widać w oddali, jak się przyjrzymy, rzekę i jeszcze bardziej, bardzo, bardzo daleko kolejne wysokościowce, kolejne osiedla, to jest już gdzieś 20 km od nas. Tam są też centra handlowe. Jeszcze w tamtą stronę tak nie jechaliśmy, bardziej trzymamy się tutaj morza i plaży. Aha, jeszcze tak, żeby potwierdzić, to na drugą stronę, tam przy tym kole, jak jest już woda, to przy kole to jest morze i za kołem też jest morze. Jeżeli chodzi o plażę, to znajduje się tam przy tych żółtych budynkach, więc 5 minut drogi pieszo i jesteśmy na plaży. Jeszcze raz widok i go.
włączę, żeby się ładnie nagrało.